Witam bardzo serdecznie panów posłów w redakcji gazety i portalu Bolec Info Wolne Media. Panowie chcieli wydać swoją opinię na temat Polskiego Ładu. Bardzo proszę, panowie posłowie. Jesteśmy wspólnie z panem posłem Michałem Jarosem, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, aby jednoznacznie stanąć po stronie wszystkich tych, którzy pracowali w przemyśle górniczym, a jednak Bolesław jest to pierwsze zagłębie miedziowe, ale także bardzo wielu górników pracuje przecież w Zagłębiu Miedziowym, codziennie dojeżdża z całego powiatu bolesławieckiego. Otóż Nowy Ład zabiera emerytom górniczym między 100 a nawet 500 zł, a wszystkim górnikom pracującym między 5 a 15 tysięcy złotych. Wczoraj płynęły tak zwane czternastki, górnicy dzwonią, mówiąc o tym, że otrzymali blisko 800 zł mniej. Nie ma naszej zgody na to, aby ciężko pracujący górnicy, którzy nawet w przeciągu jednego roku wyrabiają powyżej 400 godzin, pracując w sobotę i w niedzielę, aby po prostu rząd Prawa i Sprawiedliwości zabierał im tak ciężko zarobione pieniądze. Będziemy domagać się zmiany Nowego Ładu. Oczywiście władza, ta władza, zmieniając system podatkowy, robiąc tak drastyczne zmiany, doprowadziła do tego, że wiele osób straci. No, jesteśmy w powiecie bolesławieckim, w Bolesławcu, gdzie, tak jak mówił mój kolega poseł Piotr Borys, wiele osób dojeżdża do pracy w kopalni. Są też osoby, które kiedyś pracowały w kopalni, odłożyły swoje pieniądze, płaciły składki. Dzisiaj w jakim stopniu ten rząd ich ograbia, zabiera pieniądze, które ciężko odkładali, ciężko pracowali. I my mówimy jasno i wyraźnie, że jesteśmy temu przeciwni. Jesteśmy przeciwni tej propozycji PiS-u, która wcale nie jest Nowym Ładem, a tak naprawdę i nowym otwarciem, a tak naprawdę jest wielkim takim systemem podatkowym, zmianą systemu podatkowego, która nie służy i nie będzie służyła zwykłym ludziom, że więcej osób na tym traci niż zyskuje. Dlatego apelujemy o to, żeby się wycofać z tego Nowego Ładu, żeby wycofać się z tego bezładu, który jest bez ładu i bez składu, wycofać się z tej propozycji zmiany systemu podatkowego w taką stronę, żeby nie tracili na tym zwykli ludzie, dla których 50 zł, 100 zł, 500 zł miesięcznie to są bardzo duże pieniądze. A drożyzna panuje teraz niemiłosierna, inflacja jest większa niż ta, którą przewidywał rząd. W związku z tym apeluję, opamiętajcie się. Wycofajcie się z tej propozycji, wycofajcie się z tej reformy podatkowej, wycofajcie się z tego polskiego bezładu, ponieważ na koniec stracą na tym zwykli ludzie. Chcemy, żeby w Polsce żyło się lepiej, żeby w Polsce nie było drogo, żeby w Polsce nie było wysokiej inflacji, ale też chcemy, żeby system podatkowy był prosty, jasny, zrozumiały. Dzisiaj obawiamy się o to, że ten system będzie trudny dla księgowych. Co chwilę rząd wprowadza nowe rozporządzenia i na koniec jest trudny dla tych osób, które uczciwie i ciężko pracują. I ta ciężka praca wcale nie jest wynagradzana, ona będzie obciążona nowymi podatkami. I to państwo pamiętajcie, my apelujemy o to, żeby się rząd z tego wycofał i zrobimy wszystko, żeby ten Nowy Ład nie wszedł w życie, żeby on po prostu przepadł razem z tymi bezsensownymi pomysłami rządu. Rząd w części Nowego Ładu pomaga emerytom. Często emerytury rzędu 2000 zł mają około 100-140 zł więcej miesięcznie, ale z drugiej strony zabiera 14. emeryturę, o czym powiedział prezes Kaczyński. A więc tak naprawdę nie ma żadnej podwyżki dla emerytów. Żądamy wyjaśnień, będziemy zabiegali o to, aby przy tych trudnych czasach, gdzie drożyzna właściwie dokucza wszystkim i powoduje tak ciężkie życie przy tym, kiedy wszystko blisko 30% jest droższe, abyśmy po prostu walczyli głównie o tych także, którzy ciężko pracowali, a emerytury nie wystarczają na to, żeby pokryć koszty tej drożyzny.